第四面墙工作室获奖超梦作品，经典重现。 Considering renting or purchasing a niche for yourself or a loved one? Get in touch with the administration at North Oak Culinary. Dobrze cię widzieć, Wi. Trochę odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w Zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Na pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Gorzej. Ja mam. Samochodem. To dobrze robi. Przynajmniej go widzimy. Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to Wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. Byłem tam. Widziałem, co się stało. Yorinobu udusił ojca. Nic. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Boże, przecież nie możesz tak tego zostawić. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu Samy. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze! Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz tego zignorować. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz taki przy pełności wystarczy. No cóż, przynajmniej spróbowaliśmy. I chyba coś osiągnęliśmy. Tak? Jak to? To, co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako Samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans.
Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Jest taka fikserka. Wakako Okada prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. Aj, kurwa. Gigi Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? No wiesz, Takamura? Po prostu pytam. Nie musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zrozumiał. Po prostu nie przywyknę do takich pytań. Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w grobie. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Ależ rąk, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro desu. Okada-san, o wai dekite kouhei desu. No proszę, gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy.
Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Takemura, możesz przypomnieć, czemu Dexter Deshon nie odbiera telefonu? Bo Dexter Deshon nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora z Arasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby nie ktoś miał zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown. A my, jak co roku, zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Tylko się nie wychylaj. Zaczynasz być lokalną gwiazdą. Choćbym nie wiem, jak się starał, ciebie raczej nie przebije. Do zobaczenia.